Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie, witajcie o tej porze. Dziękuję za obecność, dziękuję za czas poświęcony. Teraz i pewnie za godzinę mam nadzieję, że wytrzymacie do końca. Ja się nazywam Grzegorz Hutnik. Piszę, mówię do Was tutaj już prawie z centralnej Polski. Cieszę się, że mogę to oczywiście robić. To taki mocny przywilej wśród ludzi, którzy są i na tym webinarze, i gdzieś tam w Waszej okolicy, i pewnie Was zaprosili tutaj na ten webinar. Także raz jeszcze dziękuję za tą możliwość. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć oczywiście o firmie, która jakiś czas temu skradła nam biznesowe, można powiedzieć, serca. Nie tylko mnie, ale też innym. I trzymam kciuki, żeby tak się działo jak najdłużej, tym bardziej, że dużo się dzieje i na pewno będziecie o tym słyszeć coraz częściej. Tak jak wspomniałem, w firmie jestem już jakiś czas, od 2016 roku i tak naprawdę to jedyny projekt, który ma się tak dobrze z tamtych czasów. To były takie inne czasy, zupełnie inne niż dzisiaj, jeśli chodzi o biznes, a jeśli chodzi o działania. I takie czasy, które zaskoczyły niejednych. I tak też zaskoczyło to zdjęcie niejednego, któremu pokazywałem tą prezentację, niejednego słuchacza oczywiście. Kiedy ktoś patrzy na to zdjęcie, to wyobrażasz sobie, co to takiego. A to ktoś prawie czy ponad 100 lat temu narysował sobie, namalował coś takiego, co dzisiaj można powiedzieć, staje się wizją, chociaż z wizji staje się czymś realnym. Chociaż tak naprawdę niektórzy, o proszę, niektórzy cały czas patrząc na to mówią, to jest niemożliwe, to jest jakiś science fiction i w ogóle zanim to powstanie, to minie trochę jeszcze czasu. Także jeśli chodzi o tą wizję człowieka, którego jakiś czas temu mieliśmy przywilej poznać, to on właśnie, można powiedzieć, zabrał z tych wszystkich rzeczy, które kiedyś były powiedziane, narysowane i przewidział to, co dzisiaj się dzieje, czyli wie jeden wielki chaos i nieład obecny na naszej planecie, tak? Już nie wspominając o ekologii, nie wspominając o zanieczyszczeniu środowiska, ale tak naprawdę o tym, co jest tego powodem. Więc żeby walczyć z tymi złymi rzeczami, po prostu no, trzeba od czegoś zacząć, tak? No i trzeba zacząć od przyczyn. A przyczyną tak naprawdę w 80% jest, można powiedzieć, człowiek i technologia, która się rozwinęła w takim kierunku, a nie innym. A to dlaczego się rozwinęła i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, zobaczcie. Może nie są to obrazki z Polski, natomiast są to obrazki ogólnie ze świata i tak naprawdę świat odczuwa ten problem coraz bardziej, jeśli chodzi o takie kilka największych problemów. Za chwilę o nich opowiemy. Natomiast ta komunikacja i ilość przybywanych i ilość jakby przerejestrowanych samochodów. W niektórych krajach są już oczywiście ograniczenia, ale tam, gdzie ich nie ma, to tak naprawdę dzieje się tam bardzo, bardzo źle, ponieważ bardzo mocno na ten klimat, w którym żyjemy i w którym żyją ludzie w takich krajach jak Indie, czy niektóre regiony Stanów Zjednoczonych, czy Bangladesz, tam się po prostu dzieje bardzo, bardzo źle. I niejednokrotnie, jak to mówi zasada Pareto, 80% tak naprawdę nie może być odpowiedzialne za 20% tego, co tworzy reszta świata. Więc tutaj, patrząc na te problemy transportowe najczęściej, tak, i to, w jaki sposób trzeba przewozić towary dzisiaj, to jak to było robione kiedyś, niestety nie jest to już aktualne i tak naprawdę, żeby cokolwiek zmienić, no trzeba coś zmienić, tak? I tak naprawdę, jeśli chodzi o tą zmianę, jesteśmy w takim miejscu, że ta zmiana nas fizycznie dotyczy, bo na pewno jeśli słuchacie o tym projekcie, to już na ten temat sporo wiecie, a jak jesteście nowi, to
to tym bardziej miło, że mogę Wam o tym projekcie opowiedzieć i być może coś ode mnie z tego projektu złapiecie dla siebie. Tak więc trzeba rozwiązać wiele problemów. Najistotniejsze z nich to przeciążenie tras transportowych oraz brak zabezpieczeń. Tak? Czyli jeśli chodzi o te dwa główne problemy, one są powodem, dla którego tak naprawdę się tutaj spotykamy, bo jakiś czas temu uwierzyliśmy z ludźmi tutaj w Polsce na webinarze i na całym świecie. Jest nas bardzo, bardzo dużo już tych wspierających firmę. Uwierzyliśmy w ten projekt i do tej pory to wszystko się dzieje. A człowiek mimo wszystko chce na siłę udowodnić, że to on jest królem i władcą tego świata. I niekoniecznie tak jest. Natura bardzo często daje o sobie znać poprzez różnego rodzaju kataklizmy, czy to śnieżyce, czy powodzie, czy burze piaskowe, i człowiek tak naprawdę w jednym momencie sobie uświadamia, ale walczyć dalej chce, że tak naprawdę nic do końca, jakby to powiedzieć, nie znaczy, jeśli chodzi o siłę na tej planecie. Więc walczymy niestety, tak naprawdę nie do końca mając świadomość, co takiego robimy dla tej planety i dla swoich dzieciaków w przyszłości. Wierzymy mocno, że jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu zmienić, tak, to nastawienie świata i ludzi do szeroko pojętej ekologii. Tak więc różnego rodzaju kataklizmy, wierzymy ogromnie, że po prostu przestaną się w którymś momencie aż tak mocno pojawiać jak obecnie. Dawno temu można było zobaczyć takie obrazki, możemy, czy pamiętamy je z filmów, czy z różnego rodzaju kreskówek. I tak faktycznie było, natomiast nie było tego aż tyle, ile jest dzisiaj. Czyli ten transport był zupełnie inny niż dzisiaj, chociaż zanieczyszczenie, jak widać na zdjęciu, też jest ogromne, natomiast w skali całej planety nie było tak niszczące jak dzisiaj. Więc zanieczyszczenie środowiska to kolejny problem. Można byłoby sobie powiedzieć, że pracujemy nad tym, żeby tą świadomość zmieniać, tak, u ludzi, natomiast niekoniecznie nam to wychodzi. Niekoniecznie nam to wychodzi, bo tak naprawdę ilość ludzi, którzy chcieliby to zmienić, no jest jeszcze mimo wszystko za mała i same decyzje wyborów, nie wiem, lepszych płynów do naczyń czy czegokolwiek innego ekologicznego, to po prostu za mało. To oczywiście to coś, ale to po prostu za mało. Więc pojawił się na tym świecie jakiś czas temu ktoś, kto zechciał mieć wizję zmiany. No i tą zmianę, można powiedzieć, rozpoczął jakiś czas temu, a my jesteśmy jej częścią. Więc jeśli chodzi o ten problem, tak, ponad 90% obecnej energii wytwarzane jest poprzez węgiel, gaz, ropę naftową i energię jądrową, a tak naprawdę niecałe 10% jest wytwarzane poprzez wodór, tak, czyli te tak zwane OZE, czyli odnawialne źródła energii. No i to zdecydowanie za mało. Oczywiście są metody, różnego rodzaju technologie, na przykład na węgiel. Ja nie do końca jestem mimo wszystko jednak zwolennikiem całkowitej dekarbonizacji. Uważam, że są technologie, z których można korzystać i nie niszczyć środowiska. Natomiast gaz czy ropa naftowa, oczywiście energia jądrowa, to zdecydowanie trzeba zmienić i zmniejszyć udział w tej produkcji elektrycznej, energii elektrycznej. Także tak to wygląda dzisiaj i oczywiście tego niebieskiego, jakby to powiedzieć, czy tej zielonej energii po prostu musi być więcej i wcześniej czy później oczywiście coś się tutaj wydarzy, żeby to zmienić. Oczywiście wysokie zużycie energii to jest ten kolejny problem dla świata, więc tą energię skądś trzeba brać i tak naprawdę ten współczesny świat nie do końca dba o to, skąd ta energia po prostu pochodzi. Więc tutaj jakby świadomość tych ludzi na samej górze jest na tyle istotna, żeby tak naprawdę oni podjęli decyzję, czy na to pozwolą, czy nie. Pamiętajmy, że za dawnych czasów Nikola Tesli te możliwości już dawno były, natomiast biznes ropy naftowej po prostu na to nie pozwolił. No i tak naprawdę mamy to, co mamy. No ale cóż, idziemy dalej, jesteśmy tutaj po to, żeby to zmieniać. Więc lata temu i cały czas oczywiście ktoś próbuje sposobów na to, żeby ten transport zmienić, żeby te środki lokomocji
czy transportu, czy przewozów towarów, czy ludzi, po prostu zmienić ich postać, zmienić ich rzeczywistość. No i tak to się w tym momencie wygląda, ale jednocześnie zajmuje to bardzo dużo miejsca, bardzo dużo zajmuje tego środowiska naturalnego, tak, czy krajobrazów, więc ktoś próbuje, natomiast przez to, że nie są do końca możliwe w adaptacji te systemy towarowe, te systemy transportowe, po prostu nie jest to adaptowane na cały świat. Oczywiście są różnego tego typu problemy, które za tym stoją i dlaczego nie warto po prostu tego budować. I jakby tych argumentów jest oczywiście cała masa. Można byłoby to zgłębiać, natomiast jesteśmy tutaj po to bardziej, żeby mówić o tym, co nas czeka, niż o tym, co było, więc tutaj jakby nie będę się na tym skupiał. Okej, okay. Więc jak widzicie, ludzie różnego rodzaju jakby procesów próbują i sposobów próbują na to, żeby tych ludzi przewieźć, żeby tych ludzi przetransportować, ale tak jak mówimy, z różnych powodów ta implementacja nie następuje. Z najczęściej są to warunki ekonomiczne i zużycie materiałowe, więc to jest jakby taki szczególny powód na to, dlaczego to po prostu nie powstaje. No, oczywiście przy większych inwestycjach chodzi jeszcze o koszty, więc to są takie, można powiedzieć, trzy argumenty, dlaczego jakby ta branża się nie do końca rozwija. Okej, więc jeśli chodzi o to, w jakim projekcie jesteśmy i co tak naprawdę spowodowało, że tutaj jestem, co tak naprawdę spowodowało, że mocno się zaangażowałem, że staram się jak najlepiej oczywiście mówić o projekcie, jak najczęściej mówić o projekcie. To tak naprawdę można powiedzieć kilka słów naszego projektanta generalnego, Anatolija Janickiego, którego miałem okazję i przywilej poznać, przemysł transportowy. Jego słowa i ten infrastrukturalny ma nie gorszy potencjał niż branże lotniczej, kolejowej czy drogowej. Więc tak naprawdę kiedyś z opowieści tych takich kuluarowych, kiedy usłyszałem, że są ludzie nie tylko w Polsce, ale też w UK czy w różnych innych częściach świata, którzy do tej pory czerpią na przykład profity z wybudowanych tras kolejowych, czy to w Polsce, czy w metrze angielskim. O tym też kiedyś miałem przywilej posłuchać. I tak naprawdę to wszystko jest jakby możliwe. Oczywiście nie dzieje się to szybko, nie dzieje się to nagle i to wszystko jakby się zmienia na tyle, żeby no jakby stać się częścią i korzystać z tych możliwości profitowych w przyszłości. Także mówimy już o czymś realnym. Jak kiedy dołączamy firmy, mogliśmy liczyć tylko tak naprawdę na kilka słabych prezentacji, jakichś wizualizacji. Ktoś, kto mi ten projekt pokazał. Ja sam nie do końca podchodziłem do tego poważnie. Natomiast w czasie, kiedy udało mi się pojechać z grupą z Polski, wspaniałych osób, na Białoruś, do Mińska, tam zobaczyliśmy po prostu na żywo, na własne oczy, zobaczyliśmy, czym tak naprawdę jest Skyway Capital, a jeśli chodzi o markę, o firmę i o produkt. I tak naprawdę wtedy otworzyliśmy sobie oczy, te nasze lekko przymknięte, przymrużone oczy i dzisiaj można powiedzieć, stoimy za tą firmą pełną piersią i wierzymy ogromnie, że ten projekt się cały czas będzie rozwijał w tym tempie, którym się rozwija. Tak więc technologia, która gdzieś tam została nam pokazana jakiś czas temu, tak naprawdę jest znaną technologią, jeśli chodzi bardziej o system wykończenia, czyli rodzaj struny, która jest zrotowana, obrócona, jest zatopiona w specjalnym materiale, który jest bardzo, bardzo wytrzymały i on się jest elastyczny i jednocześnie przy tym jest bardzo mocno wytrzymały. I to powoduje, że po tych stalowych takich, po tej stalowej estakadzie, po tej stalowych cienkich szynach potrafią toczyć się stalowe koła, zupełnie inaczej skonstruowane niż nie wiem, we współczesnym pociągu czy lokomotywie. No, po prostu przenoszą to, co mają na sobie, czy to są te pojazdy takie osobowe, czy towarowe, czy różnego rodzaju inne, które, jak widzicie tutaj na tym fotomontażu, rozwiązują
ogromny problem, jeśli chodzi o na przykład zakorkowanie miasta. Także tak to wygląda jakby na wizualizacji i do tego warto oczywiście też przysiąść, jak to się dzieje i dlaczego to jest tak skonstruowane, a nie inaczej. Tutaj zobaczcie te podpory, one są, nawet mogą być od siebie oddalone o 1000, 1500 czy 2000 metrów, w zależności od usytuowania terenu i od rodzaju transportu, który budujemy. Ta czerwona linia to naciągnięta struna, a podpory, jak widzicie, są na tyle oddalone, że nie niszczą tej flory, fauny, wody, tak, gruntu. Jest to zupełnie inna jakby technologia niż technologia budowania dróg czy autostrad. Tak to wygląda, jeśli chodzi o przekrój takiej struny, tej szyny, tak? Więc nasada szyny to co można powiedzieć, zobaczyć gołym okiem, a tego, czego nie widać, to ta zrotowana struna, ten korpus szyny oparty i wypełniony specjalnym materiałem, który jest bardzo, bardzo mocny i elastyczny. Mówi się, że jest to podobno trwalsze niż stal, więc bardzo ciekawy materiał. No i kilka różnych rodzajów tego transportu naszego. Zobaczcie, mamy do czynienia z taką, z trzema rodzajami estakad, tak? W zależności od tego, co po niej, po jednej i po drugiej jedzie, ta od góry idąc, tą miałem okazję też sobie jechać, poruszać się. Ogólnie na każdej z nich jest taki efekt trochę płynięcia łódką. Dosyć ciekawe doświadczenie, naprawdę, jeśli się w tym jedzie. No i co? No i tutaj mamy do czynienia z czymś, co będzie na pewno się wyróżniało w skali świata, jeśli chodzi o różne regiony i różne zapotrzebowania, jeśli chodzi o przeznaczenie tych konkretnie estakad w różnych regionach kraju, tak? Czy państwa, czy w zależności od potrzeb. Więc mówimy o mniejszym, takim średnim transporcie, średnim, jeśli chodzi o ilość przepływu osób. Ten w środku to taka duża ilość, czyli górą sobie jedzie ten szybki, bardzo szybki pociąg do 600 na godzinę. Dołem jadą te pojazdy od 16 do 64 osób, a tutaj na samym dole, w zależności od usytuowania, nie wiem, mowa o jakiejś wyspie, jednej, drugiej, nie wiem, chorwackiej czy greckiej na przykład, gdzie tutaj mamy estakady oddalone o kilka, nawet kilka kilometrów. Więc to wszystko oczywiście jest do zrobienia. I tak to wygląda. To takie cieniutkie, mogliśmy zobaczyć też na Białorusi, to fizycznie oczywiście też działa, już ma certyfikację do ruchu. I tak to tutaj wygląda w rzeczywistości. To jest to, o czym jeździliśmy. Tak więc tak to tutaj wygląda. Jak zobaczycie sobie to miejsce, gdzie wsiadają pasażerowie, nie zajmuje zbyt wiele miejsca. To jest budynek, nie wiem, 20 na 20, tak? I jest to spełnia taką rolę dworca, tak? Gdzie u góry taki jest zazieleniany ogródek, do którego można sobie wsiąść i się przemieścić, tak? I przejechać, nie wiem, nawet do innego miasta czy kraju w przyszłości. Niżej, jak widzicie, tutaj ten pojazd jest przeznaczony bodajże na 24 osoby, złożony z dwóch elementów, one się w tym momencie już składają, tak, na zakrętach, w sensie zginają, więc jakby zastosowany jest tutaj ten system taki, który znamy gdzieś tam z tradycyjnego, nie wiem, takiego ogórkowatego autobusu, natomiast tutaj zdecydowanie chodzi tutaj o przenoszenie, czyli to w jakim momencie i w jaki sposób te pojazdy się poruszają. I to, co już od lat wiemy tak naprawdę, to o tym już mówił Anatolij Junicki. Zachęcam do strony, żeby sobie poczytać o tej historii. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja kiedyś miałem okazję obejrzeć sobie taki film biograficzny na temat Anatolija Junickiego, jak to wszystko się zaczynało. No, naprawdę niesamowite. To jest taki półgodzinny film. Zachęcam każdego, kto wierzy w ten projekt, żeby zobaczyć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Tutaj, jak widzicie, Anatolij zaczął mówić już w latach 80. Niestety czy niestety, no tak naprawdę zaczął mówić od eksploracji kosmosu, tak? To spowodowało, że bardzo wielu ludziom, ważnym ludziom na tym świecie niekoniecznie się to spodobało i ten projekt po prostu został zrzucony na drugi plan. Być może gdyby zaczął od transportu, wtedy ten świat byłby trochę bardziej gotowy na to, żeby o tym posłuchać.
i żeby to zaakceptować. W tym momencie tutaj mówimy o jakby odwrotnej sytuacji, więc jesteśmy jakby w procesie transportowym, natomiast już zaczyna się powoli mocno mówić o eksploracji kosmosu i przyznam szczerze, coraz częściej słyszę nie tylko od tych najbogatszych, ale też nawet wczoraj usłyszałem od Polaka, bardzo ciekawego człowieka, którego jakiś czas temu usłyszałem i cały czas go śledzę i obserwuję i wczoraj właśnie zaczął mówić o energii pozyskiwanej ze Słońca, tą, którą znamy na przykład, ale chcą na przykład, nie wiem, rozstawić coś na Marsie, co zupełnie dla nas jest jeszcze nierealne. Ale tak jak nierealne jest to dla nas, tak nierealne jest dla ludzi, to są te zdjęcia, które widzimy. A zobaczcie, że to już jest mocna rzeczywistość. Tak więc problemy, te, o których mówiliśmy, przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii, to te problemy, można powiedzieć, Sky rozwiązuje. Stąd tak naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby tą świadomość naszą zmieniać i nie tylko na swoją, ale też tych ludzi, którzy są wokół nas. Tak naprawdę to wszystko, o co tutaj chodzi, to chodzi o współczynnik oporu powietrza. Po prostu nasz inżynier sprawdził i zweryfikował, przebadał chyba w każdy możliwy sposób, ponieważ pamiętajcie, że projekt Skyway trwa już od wielu, wielu lat, ponad 36 lat aktywnego działania Anatolia w tej dziedzinie spowodowało, że tak naprawdę dzisiaj na ten moment wiemy bardzo, bardzo dużo na przykład o przenoszeniu się i przejeżdżaniu, czy poruszaniu się, tak, i o współczynniku powietrza, który tak naprawdę odgrywa główną rolę w tym zużyciu tak naprawdę i powietrza i wszelkiego tego, co powoduje, że ten transport jest bardzo, bardzo atrakcyjny nie tylko dla ludzi, ale też tak naprawdę dla naszej planety. Ok, więc tutaj mamy przeliczenie mniej więcej, ile kosztuje przejazd jednej osoby, tak, na pasażera, więc w tych mniejszych transportach, takich tych pojazdach nie wiem, od 14 do 60 paru osób, mniej więcej przeliczamy to na takie 120 gram paliwa, tak? Taką nazwę na 100 kilometrów, a przy tych większych prędkościach do 600 na godzinę nawet troszeczkę jest to kilka razy droższe, tak? Natomiast no, prędkość poruszania się no, jest nieporównywalnie proporcjonalna. Nawet ostatnio gdzieś trafiliśmy na materiał w firmie, gdzie porównywaliśmy ten nasz transport z samolotem i wierzcie mi, że wygląda to naprawdę nieźle. Oczywiście samolot szybciej lata, natomiast czas całej, jakby to powiedzieć, otoczki wokół tego, co trzeba zrobić, żeby gdziekolwiek polecieć, tak, i bezpieczeństwa i tego wszystkiego, jeśli chodzi o czas oczekiwania na lot i tak dalej, i czy cenę biletu, no to zobaczcie sami, że jest to nieporównywalnie tańsze. Okej, więc co mamy dalej? To jest oczywiście prawdziwe zdjęcie, tym też mieliśmy okazję jeździć na tym takim cienkim. Cienkiej estakadzie, to jest taka mała szyna, wąska, może tak niska, ale szeroka, bo ona dosłownie ma grubości kilka centymetrów, a szerokości kilkanaście. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy silnik kołowy, ten, który jest głównie napędzany i system wykolejenia, czyli to, co pilnuje tej naszej maszyny, tego naszego pojazdu, aby trzymała po prostu swój tor, tak? Więc zabezpieczenie tutaj już oczywiście jest. Jakby tutaj skupiając się ogólnie na tym temacie, zachęcam do ostatnich aktualności firmy. Tam jest bardzo fajnie pokazane, jak tworzone są teraz i jakby badane, tak, te nasze transporty, tak zwane kontenerowe, tak? Bardzo, bardzo ciekawy materiał. No i co, jak widzicie, jakby ingerencja w naturę, dzisiaj tą, którą znamy, żeby powstały drogi, żeby powstały tory kolejowe, potrzeba bardzo, bardzo dużo i czasu, i pieniędzy, oczywiście, i tak naprawdę w szczególności degradacji środowiska, które tak naprawdę, żeby je odbudować, potrzeba wiele, wiele lat. No i co? My tutaj gdzieś tam, gdyby się porównać z tymi wszystkimi rodzajami transportu i na tym slajdzie widzicie zarówno koszty operacyjne, jak i zużycie energii, czy wskaźnik wypadków, który jest bardzo, bardzo istotny. Pamiętajmy, że rocznie na świecie ginie
spisanych wypadkach samochodowych więcej osób niż we wszystkich rodzajach, jakby nie wiem, czy to konfliktów, czy katastrof, czy wypadków lotniczych, czy wodnych, czy kolejowych, tak? Więc to tak naprawdę zobaczcie, jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie zarówno kosztowe, eksploatacyjne, jak i na temat bezpieczeństwa, który jest, myślę, że dla każdego bardzo, bardzo ważny. Ok, tutaj mamy kilka rodzajów transportu, jest ich w tym momencie 7. Tworzą się kolejne, to są oczywiście osobowe transporty. Od tych najmniejszych, tak, typu dwuosobowe, do tych największych po 60 kilka osób i do tych od najwolniejszych do tych najszybszych, czyli prędkość można powiedzieć, taka miejska do 150 na godzinę, a ta największa do powyżej 600. Tutaj mówimy o tych transportach towarowych, tak, to co w tym momencie jest bardzo, bardzo istotne i to, na czym się skupia biznesowo firma, to transport towarowy. Mówimy o kontenerach. Zobaczcie te pierwsze zdjęcia ze slajdów. Zobaczcie, jak mogłoby się zmienić to nasze środowisko, gdybyśmy sam na przykład transport morski po prostu zmienili w jakimś sensie, tak? Statki tam niech sobie pływają, bo tam miejsca trochę jest na tym naszym oceanie czy morzu. Natomiast jeśli chodzi o porty, tak, i rozwiązania portowe, możemy zrobić, no, dosłownie możemy zrobić port, nie psując linii brzegowej, tak, nawet 2 czy 5 kilometrów od brzegu, więc bardzo, bardzo ważne. Czy to kontenery, czy surowce, czy rudy, czy różnego rodzaju produkty, projekty, które być może, których znamy dzisiaj, a może te, które nie znamy. Ok, to jest wizualizacja, czyli dołem mogą sobie jechać ludzie, górą mogą sobie jechać towary. No i tutaj wyżej mamy jeszcze, no też to rozwiązanie portowe, tak? Czyli w miejscach dzisiaj zupełnie wręcz niemożliwych do zdobycia, tak? Ponieważ no, degradacja środowiska jest zbyt wielka, albo koszty stworzenia tej mobilności transportowej są tak wysokie, że może się okazać, że to się po prostu nie opłaca. Tutaj w tym momencie ta rentowność przedsięwzięcia jest zupełnie, zupełnie inna. Ok, ktoś by mógł oczywiście zapytać, co z tą naszą firmą, co z certyfikatami czy pozwoleniami. Oczywiście o tym wszystkim, o to wszystko pytać trzeba i jak najbardziej są na to odpowiedzi. Tych certyfikatów, nie tylko przez znane firmy, ale też te mniej znane, jest bardzo, bardzo duża ilość. Od nagród, począwszy do tych certyfikatów jakościowych, nawet taka ciekawostka, półtora roku temu gdzieś będzie mniej więcej, kiedy w Polsce dowiedziałem się, że Skyway został odznaczony w Polsce nagrodą na Pomorzu, taką innowacyjną, transportowo-logistyczną. Taka ciekawostka. No niestety dowiedziałem się już po fakcie, więc nie mogłem tam być, ale doświadczenie też ciekawe. To nasz budynek, taka z takich ciekawostek też w aktualnościach, zobaczycie sobie na stronie najnowszy w tym momencie wpis firmy, ponad 1000 projektantów przyniosło się do nowego naszego budynku w Mińsku, w dziedzinie, czy w regionie takim technologicznym, więc mamy tam swój budynek, swoje pomieszczenia, swoich projektantów, więc naprawdę jesteśmy firmą już niemałą i na pewno będziemy się rozrastać jeszcze bardziej, ponieważ pamiętajcie, tworzymy zupełnie nową branżę, o której wiele, naprawdę wiele, wiele osób nie ma zupełnie dzisiaj pojęcia. Ok, więc tutaj doświadczenie i w sensie to jest też prawdziwe, tak, zdjęcie, gdzie już tworzymy dla siebie produkty, tak, z tego co wiem, to nawet w ostatnim czasie musieliśmy kupić bardzo drogą i dobrą i znaną, bardzo dobrą maszynę do tworzenia swoich tworzyw, tak? To jest z włoskiej firmy. No, w aktualnościach też zobaczycie taki też ciekawy kilkuminutowy filmik. Zachęcam. No bo co? No bo świat jednak nie jest do końca gotowy na naszą technologię i pewne rzeczy po prostu musimy tworzyć sami. No, tak, tak to
to jest. Trzeba po prostu wyznaczać nowe trendy. To jest nasz ekotechnopark w Mińsku, kilkadziesiąt minut od Mińska, Marina Gorka, tak to się nazywa, ta miejscowość. Jedzie się tam chyba 40 minut, tam jechaliśmy samochodem. Bardzo ciekawe miejsce i tak naprawdę powiem szczerze, gdybym tam nie był osobiście, to ten projekt nie przemówiłby tak do mnie dzisiaj, jak przemówił w tym momencie dokładnie. Więc to są prawdziwe zdjęcia, to o czym widzicie, mówimy. No i tak naprawdę kolejny etap firmy, to co już można powiedzieć, żyjemy od jakiegoś czasu tymi doświadczeniami, ponieważ 2 lata temu, nie, rok temu tak naprawdę, jest jak ten czas leci. Rok temu byliśmy w Dubaju z kilkoma osobami z Polski. Była nas mała grupka, prawie setka z całego świata. Tam byliśmy i tam tak naprawdę byliśmy chwilę po wbudowaniu kamienia węgielnego. Dzisiaj można powiedzieć, w Dubaju dużo więcej się dzieje. To miejsce zupełnie już inaczej wygląda. Wtedy mieliśmy tylko widoczne podpory i po prostu coś zaczęło się dziać w piasku, a w tym momencie już tam rosną rośliny. Więc zobaczcie, z jaką można powiedzieć werwą i nastawieniem też pracują Zjednoczone Emiraty, żeby pokazać tę technologię całemu światu. Więc powstaje to w innowacyjnym takim centrum technologicznym w Dubaju, w Szardży, też jakieś pół godziny od samego Dubaju. Więc wyjątkowe miejsce. Dzisiaj, tak jak mówię, zupełnie dzisiaj inaczej wygląda i coraz więcej możemy filmików stamtąd zobaczyć, to co się tam dzieje, naprawdę jest wyjątkowe. To już są prawdziwe zdjęcia i to tam się dzieje. Oczywiście ten pojazd jest zupełnie inny niż ten, który jest na Białorusi. To jest tak zwany pojazd tropikalny. Ten pojazd Anatolij Junicki obiecał, że zrobi dla Zjednoczonych Emiratów, żeby im udowodnić, że jego transport jest odporny zarówno na temperatury, jak i na warunki atmosferyczne, czyli na przykład burze piaskowe, z którymi do tej pory żadna firma na świecie sobie nie poradziła. Taka ciekawostka. No więc kolejne doświadczenie, właśnie ten dom, tak zwany Eco House, który już jest obecny w Dubaju, jest jedynym drewnianym budynkiem w Dubaju, w Szardży, więc takie doświadczenie, tak to będzie wyglądało w przyszłości, czyli dzisiaj zupełnie niezalesione, niezazielenione tereny w przyszłości będą do tego możliwe, ponieważ firma Skyway Community to nie tylko transport, ale to też innowacje oczywiście, zarówno takie mieszkaniowe czy mieszkalne, jak i środowiskowe, czyli mowa o kilku rodzajach specjalnego torfu, który jest przeznaczony do tego, żeby zarówno uprawiać ekologiczne warzywa, owoce czy pożywienie, tak, dla nas, natomiast też do tego, żeby rosły na tym drzewa, rośliny i żeby po prostu móc zalesić ten teren, który jest do tej pory nieużywany. Więc mówimy o kilku najważniejszych argumentach, jeśli chodzi o transport, tak, o projekt, za którym stoimy. Innowacyjność to punkt numer jeden, to o czym mówimy, czyli tak zwany transport drugiego poziomu, czyli to tak zwane bez ingerencja, bezkolizyjność może. Transport wysokiej prędkości, transport bezpieczny, wydajny, łatwo integralny, czyli łatwo implementowalny, tak, i tani, i przyjazne środowisku. To są te kluczowe argumenty, które nie ukrywam, przemówiły do mnie, aby wrzucić jakby kolejne swoje oszczędności w ten projekt. Tutaj nie chcę Wam zabierać czasu. Mam bardzo ciekawy filmik, chciałbym Wam go wysłać. Proszę, jeśli możecie, włączcie sobie go na YouTubie. Sekundę. Włączcie sobie go na YouTubie. Będziecie mogli sobie go obejrzeć w wolnej chwili. Oj, sekundeczkę. Sorry. I będziecie mogli sobie, słuchajcie, go przetłumaczyć. I tak naprawdę zachęcam do niego, ponieważ zobaczycie ten większy obraz firmy, który zaczyna się powoli jeszcze mocniej objawiać, już oficjalnie.
trwa 20 minut, dlatego nie chcę go tutaj puszczać. Trwa to 20 minut, więc sobie to zobaczycie. O, super. Okej. Do przetłumaczenia, do obejrzenia, do wysłania komuś jeszcze. I wierzcie mi, że ten filmik oczywiście ma dwie opcje, tak? Albo ktoś wam powie, że coś z wami jest nie tak, że to jest zupełnie na ten moment i zupełnie za wcześnie. Od razu mówcie o tym, że już naprawdę bardzo dużo mówi się o eksploracji kosmosu. I to jest jedna, okazuje się prawdopodobnie, że jedna z najlepszych i najtańszych, najbezpieczniejszych form. No i jak ktoś wam będzie zarzucał, że to nie istnieje, to po prostu pokazujcie. Pokazujcie po prostu to, co już wiemy, to, co już mamy, to jak się rozwijamy, tak? To, co się dzieje ogólnie na świecie, jeśli chodzi o firmę. I to według mnie jest tutaj kluczowe. Później będzie wam łatwiej z tymi ludźmi, no, tak naprawdę walczyć z ich obiekcjami, bo to tak naprawdę ich obiekcje. Także zachęcam. Okej, okay, więc przechodzę jeszcze do rzeczy, jeśli chodzi o tematy, być może te, w których się spotkaliśmy, tak? Bo nie chodzi tylko o to, żeby posłuchać o projekcie, czy o jego wizji, tak? Natomiast o to, żeby ten projekt coś nam dał przede wszystkim w przyszłości, bo tak naprawdę pewnie większość z was, tak jak ja, nie wierzycie we wsparcie, jeśli chodzi o wsparcie naszego kraju. Mówię tutaj o tych systemowych typu wsparciach typu ZUS i te inne rzeczy. Więc ja liczę na to, że będę mógł w przyszłości żyć z tak zwanej dywidendy. Więc gdyby chcieć to złapać na skali czasu, zobaczcie, od 2014 roku firma się jakby, można powiedzieć, powstała, tak? Ja w firmie jestem od 2016 roku, sam projekt, a 78 rok zaczął już funkcjonować. Inżynieria, czas konstrukcyjny, ja doszedłem w firmie do firmy, doszedłem w czasie konstrukcyjnym, demonstracyjna certyfikacja, no i realizacja, jesteśmy w tym czasie, kiedy się to wszystko realizuje, wtedy, kiedy dołączaliśmy tutaj z kilkoma osobami z webinaru. Dziękuję, że jesteście. Tak naprawdę mało było wtedy wiadomo, dzisiaj już jest dużo, dużo więcej wiadomo i naprawdę nie możemy się doczekać, kiedy zacznie o nas być głośno, na przykład na giełdach. O tym pewnie też myślicie równie często jak ja. Ok, więc możliwości, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, to możliwości pożyczenia pieniędzy firmie na to, żeby ona mogła się dalej rozwinąć, a firma w naszych papierach, które podpisujemy i dostajemy, mamy po prostu obietnicę, że przynajmniej te 4% w ciągu roku będziemy jakby skapitalizowani, tak? Czyli te nasze pożyczone pieniądze będą rosły sobie co najmniej o 4%. To się na pewno dzieje i to się już dzieje o trochę więcej niż 4%, bo doświadczamy tego co roku. Natomiast te możliwości inwestycyjne są już od 65, już nawet do mniejszej ilości dolarowej. Więc zachęcam do tego, żeby się temu przyjrzeć. No i jak widzicie, układ ratalny, układ jednorazowy, inwestycyjny i w zależności od tego, jakie dyskonto wybieramy i jaką kwotę będziemy sobie odkładać miesięcznie, taką, na takie dyskonto możemy liczyć. Pamiętajcie, że tam, gdzie jest napisane shares, mowa o akcjach, tak? Czy to bonusowych, czy tych podstawowych. No i pamiętajcie, że to, o czym mówimy, myślimy i marzymy oczywiście, to no to ten debiut na giełdzie. Ja tutaj już nie chcę nawet mówić o debiucie dolarowym, o tym, o którym jakby wszyscy mówią, tak? I na początku jest mowa też oczywiście w firmie o tym. Natomiast mając na uwadze na przykład markę Tesla, oczywiście nie robię tutaj konkurencji, natomiast jeśli chodzi o takie trochę porównanie, bo oczywiście będziemy się porównywać do największych na świecie, to zobaczcie dzisiaj Tesla po 6 latach debiutu na giełdzie, który zaczynał się od 17 dolarów, dzisiaj kosztuje prawie 1600 dolarów za jeden udział. To jest nieprawdopodobne, dosłownie nieprawdopodobne w czasie, kiedy Tesla mówi tylko o tak naprawdę nie nowej branży, nie nowej dyscyplinie, tylko o kilku modelach samochodu, gdzie one nie są nadzwyczaj dobre. Oczywiście są ładne, tak? Natomiast dużo się o nich mówi. Tesla nie ma żadnego salonu samochodowego. Wszystko jest zrobione na, można powiedzieć, na tak zwanej pompie, na marketingu.
No i nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, co to kiedyś będzie z tym naszym Skywayem. No ale cóż, czas jest po to, żeby go brać pełnymi garściami, więc go bierzemy i czekamy dalej. Oczywiście w tym czasie możemy się jeszcze trochę nauczyć. I wielu osobom o tym ma powiedzieć. Okej, więc tutaj jeśli chodzi o udział, zobaczcie, mówimy o dyskoncie. Tak, nawet inwestując 150 tysięcy dolarów, mówimy o dyskoncie 57, tak było jakiś czas temu, a w tym momencie mamy promocję i za chwilę o niej opowiem. 10-miesięczne raty od 25 dolarów w górę, nawet do 50-100 dolarów miesięcznie można sobie odkładać. No a dzisiaj my jesteśmy w czasie promocji od 1 do 50 do 1 do 90 z taką propozycją inwestycyjną Sky Community wyszedł. Wyszedł do nas w tym roku, z czasów, w tych naszych dziwnych czasach koronawirusowych, po prostu mówimy o tym, że możemy sobie po prostu pomóc, tak? Zarówno jeśli chodzi o kwestie zarabiania poprzez rekomendacje, jak i chodzi o kwestie inwestycyjne, czyli inwestując w zależności od tego, w jakim miesiącu podpisując pakiet. Ja na przykład sobie teraz wziąłem kilka pakietów po 100 dolarów. Tam sobie inwestujemy i im więcej, im dłużej płacę po prostu ten pakiet, oczywiście do 12 miesięcy, czyli mam dyskont albo 1 do 50 od 50 dolarów, albo 1 do 90 przy 100 dolarach, czyli 108 tysięcy udziałów będziemy mieć za 1200 dolarów w ciągu roku odłożone, można powiedzieć, na tą lokatę, więc ogromnie do tego zachęcam. Zostało bodajże 50 parę dni do tego, żeby z tej promocji skorzystać, a my wiemy, że na pewno się ona skończy. Okej, więc tutaj, jeśli chodzi o kwestię realizacji, jesteśmy w tym czasie. Pamiętajcie, że jesteśmy do końca roku, kończy się etap 14, później to etap 15. Zdecydowanie ufam i wierzę firmie, bo o tym już jest mowa, że przyszły rok być może, no wierzę ogromnie, tak, że to będzie ten debiut na giełdzie. Nie ukrywam, naprawdę obserwuję ostatnio amerykańską giełdę i debiut niektórych firm na tej giełdzie. Naprawdę to są wyjątkowe doświadczenia. Patrząc na to, jakie firmy rosną i w jaki sposób się one poruszają, to jest naprawdę, to jest super moment na to, żeby ten projekt po prostu pokochać. Okej, to jest takie nasze pamiątkowe zdjęcie. Tak jak wspomniałem, kilka osób z Polski, kilkadziesiąt z całego świata. Natalii Junicki tutaj na środku. Okej, więc tutaj go gdzieś tam zaznaczymy, pewnie go widzicie. Ops, sorry. Okej. I to jest ta podbita z podpór, jeszcze tych nawet tych strun nie ma, a wokół budzi się rozebrany, on jest z budowy, ten budynek powoli się buduje, także to jest ta 400-metrowa trasa, teraz się buduje kolejna większa, a to ja. No i co dalej? Mamy tutaj te płotki, gdzieś tam, no godzinę staliśmy wtedy na tej plaży, no niesamowite doświadczenie. Nawet naszą panią tutaj widać z boku, Natalię. Pozdrawiamy, no i co? No i świetne doświadczenie, fajna możliwość, wyjątkowe pamiątkowe zdjęcie, nie tylko oczywiście to super miejsce. Raz jeszcze dziękuję osobom, które są dzisiaj na webinarze, które tam ze mną były. Wielkie dzięki, że była taka możliwość, super. No i co, moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Jesteśmy, tak jak mówię, w projekcie, który jest dla nas wszystkich zapewne wyjątkowe. Oglądajcie aktualności. Czytajcie też różne wpisy, nie tylko w Polsce, nie tylko na stronie Skyway, ale też Skyway Community oczywiście, ale też na tych światowych stronach różnego rodzaju osób. Słuchajcie różnych prezentacji. Starajcie się docierać do jak największej ilości osób z tym projektem, bo to naprawdę szansa, jak to mój jeden znajomy opowiada, szansa jedna na 100 lat. I tyle, ile daje Skyway gwarancji na swoje produkty, czyli 100 lat. Wierzę, że wasi wnuczkowie czy wasze dzieci będą dobrze o was wspominały, że kiedyś podjęliście taką decyzję i nie baliście się, albo i baliście się i zaryzykowaliście, ale spróbowaliście i dzisiaj żyje się lepiej. Czy to dzisiaj, czy w przyszłości. Także trzymam za was kciuki, korzystajcie z promocji. Serdecznie was pozdrawiam z centralnej Polski
Janusza i Natalię i Krzysztofa i wszystkich tutaj, całą resztę. Trzymam kciuki. Raz jeszcze dziękuję za Waszą obecność i ogromnie wierzę, że usłyszymy się już 20. Tam będę mówił o duplikacji, więc jeśli możecie, oczywiście zapraszajcie na 20 sierpnia. Pod koniec wakacji usłyszymy się. Postaram się Wam opowiedzieć trochę więcej z doświadczenia swojego i trzymam kciuki za Was i za Wasze doświadczenia przez ten cały sierpień i Wasze przede wszystkim rezultaty. Raz jeszcze bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Żegnam się gorąco i ciepło i wszystkich pozdrawiam. Dziękuję raz jeszcze.